Już po raz siódmy Dzierżoniów oferuje pomoc w nauce oraz wsparcie pedagoga i psychologa uczniom, którzy wezmą udział w wakacjach z poprawką. W tym roku po raz siódmy uruchamiamy autorski program niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej pod nazwą Wakacje z poprawką. Chcemy pomóc uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy no niestety w tym roku ponieśli porażkę i nie udało im się otrzymać promocję do następnej klasy, żeby podczas wakacji mogli przygotować się wspólnie z nauczycielami do egzaminów poprawkowych, które się odbywają w sierpniu. Zajęcia będą prowadzone przez psychologów, pedagogów i studentów kierunków pedagogicznych, mających doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi wykazującymi trudności w nauce. Oczywiście nie będzie to tylko praca nad danym przedmiotem, czyli nad treściami, które ten uczeń musi opanować, ale przede wszystkim też trzeba odpowiednio zmotywować ucznia do tej pracy dodatkowej, czyli będą prowadzone zajęcia psychologiczno-pedagogiczno-terapeutyczne i oczywiście indywidualne pod potrzeby konkretnego ucznia. Do tej pory uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdecydowali się poświęcić swój czas na naukę, w 90% zdawali egzaminy poprawkowe. Mamy doświadczenie, no bo już siódmy rok z kolei ten program realizujemy, w związku z tym po pierwsze cieszy się on powodzeniem, bo no praktycznie wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się w tej trudnej sytuacji, korzystają z tego programu, a z drugiej strony efekty tego programu są nie do przecenienia, ponieważ 90% średnio poprawek jest zaliczanych. No, w tamtym roku 34 uczniów korzystało z tego programu, 32 zdało, 2 niestety się nie udało. Dla każdego ucznia spisywany jest kontrakt z rodzicem, gdzie wyznacza się obszary, które trzeba wzmocnić, no i oczywiście treści, które trzeba opanować w sierpniu. To jest projekt finansowany z budżetu miasta w ramach naszego programu rozwoju społecznego na lata 2015-2020. Najbliższe spotkanie organizacyjne dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów, którzy wezmą udział w programie, odbędzie się 14 lipca o godzinie 17 w Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie.